7 czerwca w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach z kamerą przyglądaliśmy się drugiemu Festiwalowi Teatrów i Scenek Profilaktycznych. Przedsięwzięcie to zrealizowano w ramach gminnego programu profilaktyki i zapobiegania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania problemom narkomanii. Na scenie tego dnia stanęli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Wszystkim występom przyglądali się opiekunowie i rodzice małych artystów, sołtys Świerży Górnych Janina Golik oraz zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, która przybliżyła ideę i podstawowe kierunki działań gminy w obszarze profilaktyki. Następnie do wspólnego oglądania mini teatrów i scenek profilaktycznych zaprosiły dyrektor ogrodu Urszula Strzelczyk i prowadząca to wydarzenie Karolina Reichel. W kategorii teatry tańca dzieci reprezentujące Ogród Jordanowski przygotowały miniaturę taneczną pod tytułem Sieć. W kategorii placówki wychowania pozaszkolnego MAX aktorzy z Ogrodu Jordanowskiego zaprezentowali spektakl pod tytułem Bajka o smutnym osiołku. Był też spektakl Niespełnione marzenia Kopciuszka w wykonaniu grupy Aplauz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach oraz przedstawienie w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego mini, gdzie mali artyści reprezentujący Ogród Jordanowski pokazali spektakl W sieci pragnień. Dzieci z ogrodu przygotowała Małgorzata Cieślak. Uczniów z PSP nr 4 przygotowała do występu Agnieszka Strzelczyk. Wszystkich artystów nagrodzono pierwszymi miejscami. Były też gratulacje i pamiątkowe statuetki.